Cześć, nazywam się Marta i pochodzę z Polski, nie z Białegostoku dokładnie, ale z miasteczka, które jest obok. Nazywa się Supraś, także jeżeli ktoś będzie przyjazdem, serdecznie zapraszam. Obecnie mieszkam i studiuję w Kownie. I czym jest dla mnie mój język, język polski? Jak wszyscy wiemy, nasz język jest bardzo trudny, gdyż mamy dziwną gramatykę, różnego rodzaju dziwne słowa, ogonki w słowach, u z kreską, u zwykłe i tak dalej, także nie jest łatwo. Aczkolwiek uważam, że nasz język jest bardzo specyficzny i wyjątkowy. Dlaczego? Gdyż może ze względu na naszą historię, gdyż przez wiele lat mieliśmy problemy z naszymi sąsiadami, a mimo to umacnialiśmy się w tym, umacnialiśmy się w naszej kulturze, w naszym języku. Chcieliśmy, żeby on przetrwał i tak się stało. Dlatego jestem bardzo dumna z tego, że rozmawiam po polsku, że mówię po polsku, że jestem w stanie się komunikować, gdyż nawet tutaj na Litwie jest bardzo wiele osób, które mówią po polsku, co bardzo pomaga. Mimo że moim jednym z języków, które znam również jest język rosyjski, aczkolwiek po polsku jest łatwiej i przyjemniej. Czym jest dla mnie dom? Dom to jest miejsce, taki azyl. Odkąd jestem tutaj, a jestem już 3,5 roku, zupełnie inaczej spostrzegam dom. Gdyż nie jest to tylko ciepłe miejsce, domowy obiad mamy czy kominek. To jest również całe, w ogóle nasze państwo, nasz kraj to jest dom, gdyż inaczej się człowiek czuje u siebie, inaczej się człowiek czuje, jak idzie po ulicy w Polsce, jak rozumie innych ludzi, niż jak jest gdzieś za granicą, gdzie nikt się nie zna tak naprawdę, gdzie czujesz się obcy, czujesz się nieswoje, czujesz barierę. Barierę pomiędzy sobą, a ludźmi wokół ciebie. Dlatego za każdym razem, kiedy wracam do Polski, czuję się wyjątkowo, czuję się akceptowana, czuję się wyjątkowo, jeszcze raz to powiem, gdyż uważam, że my wszyscy Polacy jesteśmy wyjątkowi i powinniśmy być z tego dumni.